Dobry wieczór widzowie i widzki Facebookowi. Tutaj już jesteśmy na Instagramie, jesteśmy też już na Facebooku. Także w obu źródłach jesteśmy, gdzie wam wygodniej, tam możecie oglądać, zadawać pytania. No dobrze, a już tak robiąc wstęp merytoryczny, witam was bardzo serdecznie i witam jak zawsze naszą ulubioną absolutnie gościnę, czyli dietetyczkę Magdalenę Czeryndę-Koledę. Dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór. To jest jaki mi wstęp Kasia zrobiłaś. Normalnie nie wiem, co mam powiedzieć. No słuchaj, ale absolutnie mówię wszystko, co jest prawdą. I co jeszcze, kochani, wam dodam? To, co zawsze, dodawajcie swoje komentarze, pytania, wątpliwości. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, to możemy tutaj dyskutować. Absolutnie jesteśmy na to otwarte. Ja będę naszą dyskusję moderować, tak jak zawsze, ale wiecie, z Magdą akurat są takie rozmowy, że to rzeczywiście wychodzi rozmowa, także śmiało tutaj dawajcie, wiecie, swój wkład, jak najbardziej od tego tu jesteśmy. Od tego jesteśmy, czyli dzisiaj od tematu karmienia piersią. Tego w zasadzie, jak w tym czasie powinna wyglądać dieta, jak nie powinna, albo może powinna właśnie, to nie wiem, czy to jest od razu dobre słowo, czyli może jak może, albo jak warto, żeby wyglądała. Nie wiem, czy te powinności są tutaj aż taką koniecznością. Ja jeszcze tylko może dodam właśnie, bo przez chwilę się zawahałam, że niedługo pojawi się na rynku książka, która będzie właśnie obszerniej wyjaśniała ten temat. Książka, której współautorką jest właśnie Magda, także już tutaj jest, na wstępie was zachęcam, ale dobrze, bo rzeczywiście wstęp nam się zrobił długi. Magdo, jak to jest? Czy jednak są takie ostre zalecenia w czasie karmienia piersią, co kobieta może, czego absolutnie nie powinna, czy jednak no jakiś luz tutaj jest? Wydaje mi się, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jest, że matka karmiąca to taka biedna cierpiętnica, która wszystkiemu musi się przyglądać, to co ląduje na talerzu. Według niektórych osób dalej dieta matki karmiącej powinna wyglądać w taki sposób, że to jedzenie powinno być głównie gotowane, poniekąd nawet trochę jałowe w smaku. Najlepiej, żeby na obiad najczęściej jadała gotowaną pierś kurczaka, marchewkę albo buraczki, plus do tego ryż i wtedy okazuje się, że, przepraszam, bo tutaj ktoś w międzyczasie mi się włączył na linię, więc do tego ryż, tudzież kasza i powinna być zadowolona i szczęśliwa, że to już dla niej właśnie wystarczy. Absolutnie nie. Pomimo, że właśnie te mity cały czas pokutują, to jedną podstawową rzeczą, o której warto powiedzieć, to to, że mleko powstaje z krwi, a nie z soków żołądkowych. Czyli teoretycznie to, co jada mama, nie powinno mieć wpływu na to, jak będzie się zachowywało dziecko. Mam na myśli głównie bóle brzucha, wzdęcia, kolkę, bo wiele też osób, nie wiem, zjedzenie na przykład bigosu, tudzież fasolki przez mamę, no może spowodować już nasilenie bólu brzucha u maluszka. Czyli ta mama jest traktowana, w sumie jej dieta, no mówię, jako takie same zło, to menu mamy karmiącej. A przecież to ten okres karmienia piersią, no nie oszukujmy się, jest okresem dosyć trudnym dla mamy i dla dziecka, ponieważ już samą rewolucją jest urodzenie dziecka i dotarcie się nawzajem. I nie dość, że ta mama na wstępie słyszy właśnie, ile to powinna karmić, albo czy da radę, czy nie da rady, no bo tutaj najpierw oceniamy mamę, patrząc na wielkość biustu, o, jak ma mały, to za długo nie pociągnie. Natomiast jak ma duży, to już pewnie z 2-3 lata da radę, a to nie wielkość biustu i nie miseczka, którą nosimy, ma tutaj znaczenie, a zdecydowanie inne aspekty, bo mnie natura na przykład dużym biustem nie obdarzyła. Fakt faktem, miałam na początku dosyć duże problemy z karmieniem, ale ta konsekwencja, walka i przede wszystkim pomoc położnej sprawiły, że wykarmiłam swoje dziecko przez rok i 2 miesiące. Więc no nie dajmy się, naprawdę nie dajmy sobie wmówić, że my nie damy rady. No właśnie, bo myślę, że to jest też to, że warto wspomnieć, no, że problemy się często pojawiają. To nie jest tak, że coś jest ze mną nie tak, że nie wiem, na początku mi to karmienie nie wychodzi.
No nie, no tak nie jest. To jest często problem też fizjologiczny i to jest też może tutaj od razu Was zachęcę do tekstu, który się pojawił u nas na portalu właśnie Magdy o tym, no że tych powodów może być kilka, dlaczego na początku się nie udaje. I jeżeli nam naprawdę bardzo zależy, to przecież ta pomoc może być, chociażby właśnie od doradczyń laktacyjnych. No przede wszystkim ta pomoc powinna być. Ja uważam, że to powinno być w ogóle na porządku dziennym, jeżeli chodzi już o sam szpital. No niestety czas pandemii jest tym czasem dosyć trudnym, kiedy ta w ogóle kobieta rodząca w dużej mierze zostaje sama. Ona nie ma wsparcia bliskiej osoby obok, poczynając od samego porodu, więc teoretycznie ta położna no, służy tutaj radą i też jest takim wsparciem za rodzinę w tym momencie, więc ja uważam, że to wsparcie doradcy laktacyjnego u nas w polskich warunkach szpitalnych powinno być czymś naturalnym, a cały czas niestety nie jest. Kilka lat temu był robiony taki bardzo fajny, bodajże 3 raporty przez firmę Femalticare w Polsce i oni właśnie pokazali i badali i przeprowadzali ankiety wśród kobiet i dużej ilości kobiet, które się wypowiadały, dlaczego rezygnują z karmienia piersią, co jest ich głównym powodem. I jednym z głównych powodów no to było to, że mają wrażenie małej ilości pokarmu w piersiach, że muszą wrócić do pracy i wtedy zaprzestają karmienia, ale też kolejnym z powodów było to, że brakowało im tego wsparcia doradcy laktacyjnego, wsparcia położnej w szpitalu, no i też braku wiedzy na temat zalet wynikających z karmienia piersią. No właśnie, no to skoro przy tych zaletach jesteśmy, no to słucham. Jeżeli jesteśmy przy tych zaletach, to tych zalet naprawdę jest sporo i też w sumie mi się wydaje, Kasia, że trzeba na początku powiedzieć, że my tutaj żadnej kobiety nie zmuszamy do karmienia piersią. To nie jest tak, że karmienie piersią to jest jedno jedyne właściwe wyjście i w ogóle absolutnie mieszanki, mleko zastępcze to jest samo zło. Nie, ja chciałam powiedzieć, że to czy mama zdecyduje się na karmienie piersią czy też nie, to tylko i wyłącznie zależy od niej i nikomu z nas nic do tego. Natomiast chcę jednak podkreślić, jak ważne jest to karmienie piersią, jak ma dużo zalet, no bo no nie będziemy oszukiwać, że tak nie jest, natomiast ostateczny wybór zdecydowanie należy do kobiety, bo tutaj korzyści one są nie tylko dla dziecka, ale również dla kobiety. Poczynając od kobiety właśnie, jak to jest, no przede wszystkim kobiety, które karmią piersią, no okazuje się, że one szybciej dochodzą do siebie po porodzie, bo szybciej obkurcza się macica, jest mniejsze ryzyko wszelkich jakichś krwawień poporodowych. Dodatkowo ta ilość oksytocyny i też prolaktyny, która się wydziela właśnie podczas karmienia piersią sprawia, że mówi się w badaniach, iż te kobiety rzadziej zapadają w jakąś depresję poporodową, że lepiej sobie radzą z tymi właśnie tym skokiem tych hormonów, no bo nie oszukujmy się, ja sama pamiętam kilka dni po porodzie siedzenie i płacz, kiedy inne mamy karmiły i ja trzymałam swoje dziecko, bo miałam mało pokarmu i siedziałam i płakałam. Notabene płacz wywoływał u mnie straszny lament to, że mi dziecko zabrali do położenia pod lampę, bo miało żółtaczkę. Wydawało mi się to wtedy największą tragedią. I pamiętam, że przyszła do mnie po położnej i powiedziała, co baby boom, baby blues, tak, baby blues, że proszę się nie przejmować, nie, no minie, nic mu się nie dzieje, jest wszystko w porządku i mnie przytuliła i pocieszyła, ja chyba wtedy tego potrzebowałam, teraz jak się tak sobie myślę, matko jedyna, że człowiek płacze z takiego powodu, ale dla mnie to wtedy było tragedią, więc rozumiem każdą kobietę, która w tym momencie te hormony naprawdę, naprawdę skaczą i może się nawet kobietom wydawać, że mężczyzna, kiedy wrócą do domu, usiądzie nie tak na brzegu łóżka, no niestety może dostać po głowie, więc jeżeli tutaj wśród nas jest jakiś pan, tatuś, to chylimy czoła i prosimy o dużą dozę cierpliwości,
bo to naprawdę w dużej mierze ten czas połogu jest okresem trudnym. Dodatkowo, jeżeli chodzi o karmienie piersią i te profity dla mamy karmiącej, to jest też ochrona, duża ochrona, jeżeli chodzi o serce, o udary mózgu w przyszłości, o nowotwory, między innymi bardzo ważne w kwestii nowotworów tutaj jajnika i nowotworu piersi. Ja bardzo często, kiedy właśnie mówię o tych profitach odnośnie mamy karmiącej, niejednokrotnie wspominam, jeżeli chodzi o piersi i takie badania, które fajne były robione przez kilka lat, jeżeli chodzi o mamy mieszkające w Hongkongu, które żyły na łodziach, i one głównie używały prawej ręki do wiosłowania. I w związku z tym, jeżeli miały niemowlaka, noworodka, najpierw później niemowlaka, to karmiły głównie z lewej piersi. I po wielu latach, jak zostały zrobione badania, jeżeli u nich występował nowotwór piersi, to on głównie występował w prawej piersi, ponieważ te kobiety rzadziej jej używały do karmienia i to pozwoliło postawić najpierw tezę, a później te wnioski, że rzeczywiście karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów piersi, a jeżeli już nowotwór występuje, to te kobiety lepiej dochodzą do siebie, najczęściej to jest odmiana łagodna i rzadziej się zdarza, żeby był ponowny nawrót choroby. Osteoporoza, tutaj też jest ochrona przed osteoporozą, to jest bardzo ważne, że w trakcie karmienia piersią paradoksalnie zmniejsza się gęstość kości, natomiast w momencie, kiedy kobieta kończy to karmienie po kilku miesiącach, wręcz to gęstość kości przybiera na sile. Dla dziecka no to też jest ochrona przed nadwagą i otyłością, przed chorobami, zwłaszcza rzadziej się zdarzają choroby górnych dróg oddechowych i zapalenia ucha środkowego. To przede wszystkim, ja to mówię, że to jest taki parasol ochronny, jeżeli chodzi o kwestię układu odpornościowego, bo tyle przeciwciał, ile to dziecko dostaje wraz z mlekiem mamy, a przede wszystkim z siarą, czyli tym pierwszym mlekiem, jest bardzo, bardzo duża i nawet te kobiety, które z różnych powodów nie będą chciały się zdecydować na karmienie piersią, a mają te pierwsze kropelki siary, to cudownie by było, żeby one wysmarowały wewnętrzne kąciki policzków, ust swego dziecka, bo to już jest naprawdę bardzo duża dawka ciał odpornościowych i to jest niezwykle istotne. Kasiu, czy my się widzimy dalej na Instagramie? Tylko tak się spytam, czy wszystko jest w porządku? Ty mnie widzisz? O, tutaj widzę, mamy tę przerwę na Instagramie. Chwilowa awaria. Bo ja mam wrażenie... O, czy ja teraz dobrze mnie słyszysz? Czy... Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Dobra, jeszcze raz. A wszystko jest, czyli że czyli przez chwilę wyrzuciło na Facebooku, jak coś jest live, on się cały czas tutaj dzieje. Także na Facebooku wszystko jest w porządku. Już tutaj sprawdzamy z Magdą kwestię Instagrama. O, dobra, już się łączymy ponownie. Już sprawdzamy. O, przepraszam, dobra. Bo wyrzuciło mnie chyba na chwilę, prawda? A, tak. Coś się byliśmy przy siarze. Że jeżeli chodzi o siarę, to warto rzeczywiście te wewnętrzne części policzków, kącików ust wysmarować tą siarą, bo to jest duża dawka rzeczywiście tutaj ciał odpornościowych. No oprócz tego, jeżeli chodzi też o kwestię dziecka, mleko ułatwia zasypianie i to jest bardzo fajne. I to jest bardzo ważne, kiedy zdecydujemy się na odciąganie mleka. Dlaczego? No bo to mleko, które pochodzi z godzin wieczornych, no to ważne jest, aby rzeczywiście podawać później dziecku o podobnej porze, bo ono zawiera więcej tryptofanu, czyli takiego aminokwasu, notabene, który też często występuje w mleku krowim, a niejednokrotnie ja pamiętam, jak mi babcia mówiła, jeżeli masz problem ze spaniem, no to wypij na wieczór szklankę mleka i też zawiera nukleotydy, właśnie te substancje, które to
ułatwiają to zasypianie dziecku. No i też są aspekty i profity takie ekonomiczne, bo się okazuje, jak w Stanach były robione badania, że te kobiety, które karmiły piersią, no to zdecydowanie tutaj zmniejszyła się, jakby państwo też zarobiło na tym, że taka kobieta rzadziej chodziła na zwolnienie, rzadziej chorowała. Mniej też wydawała pieniędzy na mieszanki mleko zastępcze, więc to było dużym profitem również dla państwa. No tutaj też ten aspekt psychologiczny, czyli jednak na pewno ten rodzaj bliskości między dzieckiem a matką ułatwia tworzenie więzi. Natomiast właśnie, bo ja się gdzieś bardzo przybliżam do tego, co mówiłaś o tym, żeby tego nie traktować też jako jakiś rodzaj presji, bo mam wrażenie, że na młodych mamach i tak tych różnych presji jest tak wiele, że tutaj, żeby nie było, że my pozostawiamy tutaj jak najbardziej wolną wolę i drogę do wyboru. Natomiast też pomyślałam sobie o tych przeciwciałach, że też pojawiają się już doniesienia o tym, że chociażby te przeciwciała covidowe też już się przedostają do dzieci, tak? Od mam po prostu, więc tu może też jest dla tego pokolenia, co dopiero się rodzi, jakaś szansa, że COVID no, już nie będzie taki groźny. To prawda, znaczy na pewno COVID i zarażenie koronawirusem nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Mówi się, że trzeba zachować te środki ostrożności, czyli że mama teoretycznie mówi się, że zwłaszcza jak jest w szpitalu, powinna być w maseczce, powinna też zdezynfekować dłonie, ale absolutnie przeciwwskazaniem to żadnym nie jest, więc bardzo dobrze, że tutaj nie oddziela się wtedy mamy od dziecka, bo uważam, że to chyba jest największą krzywdą zarówno dla mamy, jak i dla dziecka bez dwóch zdań. No to może tak, to może teraz pytania. Tutaj Ania napisała, jak zapewne widzisz, Magdo, na Facebooku. No i właśnie, Ania się dopytuje o nabiał. Jak to z tym nabiałem jest? Jeść czy nie jeść? Może powodować skazę białkową? Jeżeli chodzi o sam nabiał, on rzeczywiście chyba jest najczęściej wymieniany z tych produktów, które mama karmiąca na wstępie powinna odstawić. I jeżeli mówimy o takim odstawieniu profilaktycznym, to absolutnie uważam, że nie trzeba tego odstawiać, bo zazwyczaj najczęściej mówi się w kontekście kolki niemowlęcej, bo przecież tam jest laktoza, ale pamiętajmy, że w mleku mamy węglowodan, który stanowi znaczną większość, to jest właśnie laktoza, której się tak przypisuje wiele, że jest ona taka zła i niedobra, że będzie pobudzać te kolki i bóle brzuszka. Natomiast w kwestii alergii tak naprawdę, z skazy białkowej, no to są kwestie takie bardzo, bardzo indywidualne i jakby teoretycznie do końca nie wiadomo, ile tych cząsteczek alergizujących przechodzi wraz z mlekiem mamy, przy czym jeżeli chodzi o dzieci, które mają alergię na choćby na białko mleka krowiego, no to jest dosłownie kilka procent, bodajże to chyba w okolicach tam 2% tylko wychodzi, więc to jest naprawdę bardzo mało. I jeżeli chcemy, mówię, profilaktycznie zrezygnować z nabiału, bo się boimy, że wystąpi alergia na białko mleka krowiego albo skaza białkowa, to nie róbmy tego. Najpierw zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeżeli rzeczywiście te objawy się pojawią, bo też nie oznacza, że każda wysypka albo krostki od razu już oznacza alergię na jakiś pokarm, bo to może być choćby spowodowane, że został użyty jakiś nowy proszek, a może dziecko założyło, no nie wiem, ubranko, które gdzieś tam zostało pominięte w wypraniu, a może też przyszła ciocia albo wujek, albo ktokolwiek inny z rodziny, tudzież znajomy, który miał nowe perfumy i nowe kosmetyki, przytulił naszego niemowlaka i okazuje się, że wtedy u dziecka pojawiła się wysypka, albo położyliśmy na przykład nakapę na swoim łóżku, która też nie została wyprana w proszku przewidzianym dla
dla niemowląt, więc tutaj tych aspektów jest bardzo, bardzo dużo i zanim właśnie podejmiemy decyzję, że należy wyeliminować jakiś pokarm, to się upewnimy, że rzeczywiście to jest, podejrzewamy alergię pokarmową. No ale no właśnie, to pojawiają się jakieś objawy, między innymi wysypka, o której mówisz. No i jak wtedy działamy? Jakby to stosujemy dietę po prostu sprawdzającą, eliminując po kolei poszczególne produkty? Czy, no właśnie, no bo się wszystkiego nie da odstawić, coś gdzieś trzeba, tak? Tak, znaczy możemy spróbować wtedy, jeżeli to jest podejrzenie rzeczywiście, no najczęściej wtedy w pierwszej chwili podejrzewa się nabiał, to tak, żeby to sprawdzić, no to tutaj oczywiście pod okiem też i po rozmowie z pediatrą, żeby rzeczywiście z poszczególnych tych produktów nabiałowych zrezygnować i poobserwować maluszka powiedzmy przez na przykład 2 tygodnie i jeżeli zobaczymy, że absolutnie to się nic nie zmienia i nie zmniejszają się te objawy, a wręcz one mogą potęgować, no to oznacza, że to nie jest to, tak, że szukamy dalej. No wtedy no niestety momentami jest to dosyć żmudne i trudne, ale no dzięki temu możemy zaobserwować, co się dzieje. Natomiast no jakby mówię, na wszelki wypadek na pewno nie robimy eliminacji. Mhm. No właśnie myślę, że to też dosyć taki istotny kawałek, no bo to trochę mam wrażenie jest taka rozmowa jak z glutenem. Czy już po prostu z góry zakładamy, że odstawiamy? No ale rozumiem, że nie, ale też się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jeżeli właśnie będziemy tego produktu unikać, to jest jakieś większe ryzyko, że później może się pojawić u dziecka jakaś nietolerancja na ten produkt, czy to tak też nie działa? No nawet pokazuję w Stanach albo na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie jednak częściej pojawia się alergia na orzeszki ziemne. I co u nas raczej w naszej populacji się rzadko zdarza, a oni dosyć dużo tego jedzą, tego typu produktów, nawet choćby masła orzechowego na bazie orzeszków. I to pokazuje, że eliminacja na wszelki wypadek właśnie tych orzeszków, że one się mają nie pojawiać już u mamy w ciąży, a później mamy karmiącej, no były błędnym działaniem, że one raczej spowodowały i się okazało, że te niemowlaki później jako starsze dzieci, u nich ta alergia pojawiała się zdecydowanie częściej niż u tych, gdzie jednak mama decydowała się na te produkty i je jadała w momencie, kiedy również karmiła piersią, więc eliminacja tutaj, no znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli taka profilaktyczna, no nie jest dobra, chociaż ja też mówię z perspektywy mamy i sama się przyznaję, że 7,5 roku temu, kiedy karmiłam swego syna i on miał mega kolki, naprawdę po prostu kolki były bardzo duże i kiedy tak dziecko płakało przez te kilka godzin dziennie, to ja w końcu przyznaję szczerze, dałam już, tak mi dużo osób mówiło, że ja zrezygnowała z tego nabiału, a uwielbiałam nabiał i jakby dzień bez nabiału się śmieję, że jest dniem straconym. I ja zrezygnowałam na tydzień z tego nabiału i absolutnie nie widziałam żadnej różnicy, jeżeli chodzi o kolkę niemowlęcą, więc wtedy wiedziałam, że już więcej nie dam się wkręcić w to i wiedziałam, że to naprawdę nie ma żadnego przełożenia. Że momentami jak jadłam duszone warzywa i właśnie pierś kurczaka upieczoną i ryż, to nasilenie kolki było takie same. No niestety też jakby tutaj i alergie, i kolki, no to są często te elementy, które nas rodziców i głównie mamy doprowadzają do tego, że my jednak, no wiadomo, że my chcemy dla swojego dziecka jak najlepiej, tak? I tutaj zwłaszcza w okresie połogu buzują, no nie da się długo słychać tego płaczu dziecka, więc dobra, to ja powiedzmy momentami swoim kosztem, bo w momencie, kiedy mama zrezygnuje, to ona sobie zrobi niedobory, ja to odstawię, bo nasz organizm sprzeda do mleka wszystko, co najlepsze, więc to nasze dziecko dostanie wszystkie niezbędne składniki mineralne i witaminy, oczywiście my poniekąd swoją dietą mamy wpływ na
pewien skład choćby i profil kwasów tłuszczowych, które się znajdzie w mleku, trochę na witaminy z grupy B, między innymi kwas foliowy, mamy trochę wpływ na jod, ale nie na wszystkie pozostałe składniki właśnie, które będą w tym mleku. Więc no tutaj taki zdrowy rozsądek i nie dać zaufać swojej intuicji też matczynej i nie dać się wkręcić w te wszystkie złote rady, a nie jedz pomidora, no bo przecież też uczula orzechy, absolutnie, a cytrusy, że truskawki to jest hit, że te czarne, czyli takie kropeczki, które mamy wokół truskawek, błonnik, że będzie zatykał kanaliki mlekowe i to mleko nie będzie wypływać. Tak kobiety też słyszą. W ogóle jak tutaj ktoś może napisać, jakie słyszał hity odnośnie diety mamy karmiącej, to ja chętnie tutaj też zobaczę. Też pamiętam, kiedyś moja pacjentka powiedziała, że ma opróżnić jedną pierś, znaczy zanim dziecko przełoży do drugiej piersi, to koniecznie, zwłaszcza latem, musi opróżnić najpierw jedną pierś, żeby przejść do drugiej, bo to mleko, cytując, po prostu skiśnie w tej piersi i się popsuje. No nie, mleko się nie psuje w piersiach, to nie jest produkt z terminem ważności, że mamy na to, nie wiem, pół godziny, bo inaczej sfermentuje i będziemy mieli, nie wiem, mleko zsiadłe albo maślankę. Mm-hmm, taka kombucha mleczna wtedy będzie. No, mity są jednym z najciekawszych, mam wrażenie, tematów, bo zawsze z jednej strony to jest kwestia edukacyjna, a z drugiej taka też, mam wrażenie, czasami dosyć komiczna, no bo no jakby już jeżeli trochę wchodzisz w temat i jakby zapoznajesz się, no to słysząc pewne kwestie, naprawdę czasami nie wiesz, co powiedzieć. Tak domyślam się, że często też się spotykałaś właśnie z takimi mitami, więc zaraz może do mitów jeszcze wrócimy, bo chciałabym cię o nie dopytać, ale Ania też jeszcze zapytała, że zawsze się ją ciekawiło, ile kalorii można dziennie spalić karmiąc dziecko. No właśnie, jak to jest z tym, to może tutaj od razu o wskazanych ilościach kalorii dla mam, które karmią. No jeżeli chodzi w ogóle, tutaj mamy jakby podział i to też w zależności od zaleceń, bo z jednej strony takie ogólne zalecenia, które też mamy obowiązujące w Polsce przez grupę ekspertów, gdzie między innymi zaliczamy tam lekarzy, pediatrów, to jest rzeczywiście, oni wskazują, że przez pierwsze półrocze karmienia piersią to zapotrzebowanie mamy wzrasta w porównaniu z dietą taką normokaloryczną, powiedzmy o 670 kilokalorii, przy czym 170 mniej więcej kilokalorii powinno pochodzić z naszych zapasów zgromadzonych w trakcie ciąży, natomiast pozostałe 500 powinniśmy dostarczyć wraz z dietą. W kolejnym półroczu karmienia to mniej więcej jest 400 kilokalorii. Tylko to nie jest tak zero-jedynkowo, że powinniśmy w taki sposób patrzeć, ponieważ każda z kobiet no, inaczej też zachowywała się w ciąży i inną ilość kilogramów tutaj jej masa ciała się zwiększyła. Bo u tych kobiet, u których, załóżmy, ta masa ciała wzrosła w trakcie ciąży jakieś 25-30 kg, no to jednak one mają pewien zapas i one nie muszą równo sobie wyliczać, powiedzmy, jeżeli ich zapotrzebowanie normokaloryczne, dieta to jest 1800, to one dodają teraz plus 500 i mamy 2300. Nie, one mogą troszeczkę mniej tutaj kalorycznie sobie skomponować jadłospis, ponieważ ten zapas, czerpią więcej z tego zapasu. Dokładnie, że czerpią zapas zgromadzony w trakcie ciąży, poniekąd z tej tkanki tłuszczowej. I co ważne też, jeżeli jest wśród nas jakaś osoba, która jeszcze dalej jest w ciąży i ma przed sobą, dopiero zacznie ten okres karmienia piersią, to też ważne, jeżeli już ta masa ciała przybiera, no to zwróćmy uwagę na to, z czego to wynika i co my jadamy, no bo w momencie, kiedy następuje ten rozpad tkanki tłuszczowej, no to jeżeli my dużo jadłyśmy rzeczy takich niezdrowych, zawierających, nie wiem, syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcze trans, to się to wszystko uwalnia do naszej krwi, no trochę idzie do tego mleka,
Więc warto na to zwrócić uwagę. I jakby już teraz w okresie ciąży, a później w okresie laktacji jednak zadbać o to, aby ta dieta była różnorodna, urozmaicona. No i przede wszystkim, żeby wybierać zdrowe jakościowo produkty. Nie, bo tak pomyślałam teraz o tym sformułowaniu, które coraz częściej się pojawia, mam wrażenie, czyli programowanie żywieniowe. Czyli rozumiem, że to jest trochę też na tej zasadzie, tak, że już będąc w ciąży możemy jakby w pewnym sensie uczyć nasze przyszłe dziecko też sposobu żywienia. Nie wiem, tak można to ująć w skrócie? Tak, bez dwóch zdań. Jakby ten okres rzeczywiście płodowy jest okresem niezwykle istotnym i to, co wybiera mama, to nie tylko wpływa w tym momencie na rozwój płodu i to się kończy po okresie tych 9 miesięcy, ale zdecydowanie no to jest znowu taka polisa ubezpieczeniowa na przyszłość dla dziecka, bo w zależności od tego, co będzie wybierała, jakie produkty się znajdą, no to chroni znowu przed wieloma chorobami, zwłaszcza też przed cukrzycą, przed nadciśnieniem tętniczym. Takie dzieci, u których mama w trakcie ciąży właśnie starała się jeść różnorodnie i też stosowała różne na przykład mieszanki ziół, czyli różne smaki się pojawiały w trakcie ciąży, to te dzieciaki są bardziej otwarte później na rozszerzanie diety dziecka, na próbowanie nowych rzeczy i to jest bardzo, bardzo istotne. Ale wracając jeszcze do zapotrzebowania, bo jakby druga szkoła tego zapotrzebowania i zwiększenia zapotrzebowania mówi, i to tutaj wynika to z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, że w przypadku kobiet, które powiedzmy są mało aktywne, mało się ruszają i mówimy tutaj w sumie po okresie połogu, bo pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna, jeżeli my z nią ruszamy, to raczej powinnyśmy się wstrzymać przez okres połogu, to wtedy zwiększamy mniej więcej o 10% kalorycznie swój dotychczasowy jadłospis, a w przypadku mam takich średnio bardziej aktywnych, to średnio o 20%, więc te zalecenia one troszeczkę się różnią, ale tym minimum, które powinna spożywać mama karmiąca, to jest 1800 kalorii, a wiem, że to wiele kobiet interesuje, no bo my chcemy szybko wrócić do formy, tak? Chcemy poczuć, dobra, żeby nawet jeżeli nazbierałyśmy te kilogramy, to niech one sobie szybciej spadają, ale tutaj mniej wcale nie oznacza lepiej, żeby nie stosować żadnych diet i to bardzo uczulam, 1200-1500 kalorii, bo one naprawdę nie pomogą, a mogą zrobić więcej krzywdy. I to też wspomniałam niedawno, one zrobią przede wszystkim krzywdę, ale mamie. To ona sobie zrobi niedobory, to się okaże, że ona ma niski poziom żelaza, ferytyny, że u niej na przykład jest mało magnezu, a organizm właśnie do mleka wyciągnie wszystkie niezbędne składniki. No czyli to takie jeszcze pozostało nam pewnie od praprzodków, że najpierw ma przetrwać przede wszystkim dziecko, że jak brakuje to mamie, no ale no właśnie, bo myślę, że to jest kwestia też, żeby o tym troszeczkę przypominać, że to jednak jest jeszcze etap no taki szczególny, że właśnie, że trochę zależy od nas nie tylko jakby funkcjonowanie kobiety, ale też zależy jednak funkcjonowanie dziecka, ale wrócę jeszcze na chwilę do właśnie do tego rozszerzania diety i tego, jak temu dziecku jest łatwiej później przyswajać nowe smaki, jeżeli w ciąży rzeczywiście to jedzenie tak było różnorodne i jakoś było tych smaków sporo. Czy w czasie karmienia piersią też tak to wpływa na dziecko, że jeżeli mama rzeczywiście je różne smaki, to dziecko później ma łatwiej, czy to już w okresie karmienia mniej? Wiesz co, w sumie szczerze to ja aż tutaj tak do końca nawet nie czytałam chyba takich badań, które... Właśnie ja też się nie spotkałam, szczerze mówiąc. Pokazywały taką zależność, że rzeczywiście, chociaż z drugiej strony, no nie, może bym powiedziała na pewno, na wszystkie produkty może nie, na pewno bym powiedziała,
w kwestii produktów typu załóżmy cebula, czosnek, czyli te, które mają dosyć intensywne smaki, intensywne takie substancje zapachowe i one rzeczywiście przechodzą do mleka, że dziecko wtedy czuje, że to mleko smakuje inaczej, że ono pachnie inaczej. Tak samo jest załóżmy w kwestii ziół albo na przykład jakichś ostrych dań, które na przykład do tej pary mama jadała i ona nie ma z tym problemu, to owszem, tak, to bym powiedziała, że tak, te dzieci zdecydowanie są bardziej otwarte na te nowe smaki, no bo wtedy już czują, że danie, gdzie później będziemy rozszerzać tą dietę i załóżmy to już będzie zupa, gdzie będzie ten czosnek albo cebula, to dla nich już jest coś to zdecydowanie znajomego. I uważam, że dlatego też warto właśnie tą dietę urozmaicać. I to też się tyczy, nie wiem, strączków albo fasoli, albo kapusty, albo brokuła, kalafiora, no bo tego też się często mamy karmiące boją. Natomiast jest potwierdzone, że substancje wzdymające no nie przechodzą tutaj w tym momencie do mleka. I bardzo trafne, kiedyś miałam porównanie, właśnie będąc na jednej z konferencji, z warsztatów odnośnie diety matki karmiącej, że jedna z prowadzących dała bardzo trafne porównanie i jeżeli chodzi o substancje wzdymające, że mama może jeść i że to nie ma przełożenia, bo jeżeli rzeczywiście mleko powstaje z krwi, a nie z soków żołądkowych i jeżeli te substancje wzdymające nie przechodzą, no to, a jeżeli ktoś by się upierał, że jednak jest inaczej, to w momencie, kiedy osoba jest honorowym dawcą krwi i tą krew oddaje, to czy ktoś u pana Zbyszka na przykład analizował, czy pan Zbyszek to wczoraj jadł grochówkę, albo czy u niego na talerzu gościły, nie wiem, naleśniki z kapustą i w związku z tym zostanie wstrzymane podanie tej krwi osobie potrzebującej. No nie, no nikt dzienniczka żywienia i bieżącego tutaj notowania, jeżeli chodzi o dietę, nie prowadzi, więc to jest też potwierdzenie, że tutaj te substancje wzdymające rzeczywiście w mleku się nie powinny znaleźć i to, że mama zje, załóżmy, nie wiem, schabowego z kapustą, bo miała ochotę, dzisiaj i za godzinę płacze niemowlak, no to nie jest tak, że to jest od razu wina tego, co się znalazło wcześniej na talerzu. No a propos zgubienia masy ciała, Ania napisała, że na Facebooku, tutaj dodam na Instagramie, że jesteśmy też na Facebooku, dlatego jak czytam komentarze, to te facebookowe, że właśnie Magda dobrała się świetną dietę dla matki karmiącej, że Ania schudła do wagi sprzed ciąży i nadal karmi piersią i czuje się świetnie. No i bardzo się cieszymy. Ania, dziękuję Aniu za tą opinię. Tak, że Ania tutaj u nas jest redakcyjną koleżanką, która aktualnie zajmuje się właśnie macierzyństwem przede wszystkim. Także Ania, bardzo cię ściskamy ciepło i jak widać tutaj Magda, tak, no działasz, kochana. Ale ja dodam tylko może jeszcze ta końcówka, którą Ania napisała też, żeby nie odchudzać się na własną rękę i w tej sprawie warto zaufać specjaliście. No, w zasadzie wspominamy chyba o tym w prawie wszystkich tematach, o których rozmawiamy, że jednak no, odchudzanie nie jest taką prostą sprawą i że jeżeli nie chcemy sobie zrobić krzywdy, no to właśnie, to warto jakoś chociażby początkowo się skonsultować, rozumiem, ze specjalistą, no ale w tym czasie karmienia piersią no chyba jeszcze szczególnie trzeba uważać. Tak, to prawda, znaczy to też co powiedziałam, że to głównie mama sobie robi niedobory i te minimum kaloryczne to powinno być właśnie mniej więcej 1800 kilokalorii. I ja na przykład pamiętam też z autopsji, często to pokazuję swoim pacjentkom, że autentycznie ja nigdy w życiu tyle nie jadłam, ile karmiąc piersią i ta masa ciała leciała. To potrafiło być tak, że mój mąż siadał koło mnie, pamiętam, że czasami jak robiłam wtedy, momentami miałam bardzo dużo ochotę na mięso, więc kładłam sobie powiedzmy dwa kotlety, które zrobiłam, prawie całą paczkę kaszy momentami, zwłaszcza na początku surówkę i mąż się pytał, no czy to jest danie dla nas, tak, że podzieliłam na dwie, ja mówię, że
Nie, absolutnie. To jest jakby moja porcja. On z takim wzrokiem po prostu, ale naprawdę to zjesz? Ja to zjadłam w ogóle bez żadnego problemu. Powiedziałam, że no chętnie to bym jeszcze coś słodkiego zjadła. Więc on z niedowierzaniem na mnie patrzył. Autentycznie czasami ten apetyt był bardzo duży i myślę, że to większość mam karmiących tak ma. Jeżeli chodzi też o kwestie pragnienia, to tutaj w kwestii wody ja uważam też, że warto mieć, zwłaszcza wieczorem, te z kobiet, które karmią, taką butelkę, dzbanek wody, bo momentami to pragnienie jest tak duże, kiedy to ten maluch się przyssie do tej piersi, że mamy takie wrażenie, jakby ktoś nam odciął dopływ wody i czujemy się, jakbyśmy wylądowały na pustyni, teraz muszę się napić, więc żeby później nie gonić do kuchni czy do drugiego pokoju, to warto, uważam, tą wodę mieć zawsze przy sobie. I w kwestii takiego zapotrzebowania na wodę, to też nie trzeba pić, nie wiem, 4-5 litrów, bo cały czas jeszcze gdzieś tam taki mit pokutuje. To jest wszystko taką kwestią indywidualną. Mniej więcej w okolicach 3 litrów naprawdę wystarczy. Mhm. No właśnie, Ania jeszcze napisała, że wypije prawie całą butelkę wody w nocy. No właśnie, ale to dobrze, Ania, że masz butelkę wody pod ręką. To jest tak, naprawdę to autentycznie jest bardzo, bardzo pomocne. Tutaj a propos płynów, fajnie też, bo ktoś na początku zadał, a propos płynów mamy 2 pytania, bo widzę tam, że nawet wcześniej... 3. Słuchaj, tak, właśnie, przejdźmy do tych pytań. Jest pytanie o alkohol, jest pytanie o kawę i teraz Ania jeszcze dodała pytanie o herbatkę koperkową, jako potencjalnie przeciwdziałająca kolkom. Więc właśnie, to może zacznijmy od tych początkowych. Alkohol. Jak to jest? Jedni mówią, i to Katie napisała, jedni mówią, że jak się karmi, to podobnie jak w ciąży, nie powinno się nawet łyka, a inni, że wtedy już czasami można. No i właśnie. Można czy nie można? No i tutaj, jeżeli chodzi o zalecenia, to rzeczywiście pozwala się w kwestii alkoholu, ale no te dawki to też, że tutaj nie, tyle ile chcemy, to na tyle możemy sobie pozwolić. Jeżeli chodzi o alkohol, to się mówi, że to dozwolone jest 10-12 gram etanolu, co oznacza w praktyce na przykład około kieliszka wina. Mały kieliszek wina to rzeczywiście to jest tyle alkoholu i wtedy po 2,5 godziny mniej więcej możemy nakarmić dziecko, no bo już wtedy teoretycznie tego alkoholu nie powinno być we krwi, też się nie znaleźć w mleku i nie trzeba w momencie, kiedy te 2,5 godziny miną, że też kiedyś była taka szkoła, no to my wtedy odciągamy to mleko i my wylewamy, no bo przecież boimy się, że w tym mleku się znajdzie. Nie, wtedy spokojnie możemy dziecko nakarmić tym mlekiem, przy czym jeżeli zdecydujemy się na alkohol, to raczej już w tym okresie, kiedy ta laktacja będzie już u nas ładnie wypracowana i my wiemy, że mniej więcej o stałych porach to dziecko zsie tą pierś, na pewno tego nie robić w pierwszych, no niektórzy mówią pierwszych nawet 5-6 miesiącach, tak, żeby jednak na ten alkohol się nie decydować, a już na pewno w pierwszych 3, bo to, co mi się teraz właśnie w sumie nawet przypomniało, pamiętajcie, że przez pierwsze 3 miesiące to kształtuje się właściwy nawyk ssania u dziecka, więc jeżeli to dziecko z jakichś różnych przyczyn właśnie źle chwyta tą pierś i to mleko leci mu niewłaściwie, nie najada się momentami, to nie wynika też dlatego, że tego mleka jest za mało, tylko ta technika być może jest nieprawidłowa, to warto w tych pierwszych 3 miesiącach właśnie spytać się i tutaj poprosić o pomoc doradcy laktacyjnego, żeby wiedzieć, potwierdzić, ok, jest fajnie, wszystko jest w porządku, bo po tym 3 miesiącu po prostu to dziecko może tą niewłaściwą technikę i ten niewłaściwy odruch ssania kontynuować i możecie po prostu szybko zakończyć swoją przygodę z karmieniem. No dobrze, to kolejne pytanie po alkoholu to była kawa. Pani Beata napisała, czy kawa jest dozwolona w czasie karmienia, czy tylko bezkofeinowa? Jest dozwolona zwykła kawa z kofeiną, co pewnie uraduje większość mam i wcale bezkofeinowa nie musi być stosowana. I znowu zalecenia mówią, że to może być nawet 300 mg kofeiny w ciągu dnia, co w praktyce się przekłada mniej więcej na 3 małe czarne.
Ale pamiętajmy, że kofeina to nie tylko kawa, że kofeina to też herbata czarna, herbata zielona, to również kakao, to również czekolada, to mogą być jakieś różne napoje na bazie, które guarany zawierają, to mogą być napoje. To się będziemy decydować na każdy z tych produktów, no to wtedy starajmy się zachować tą równowagę, żeby nie było tak, że nie wiem, pijemy 2-3 czarne herbaty, do tego dodajemy 3 kawy, a jeszcze tutaj się zdarzy czekolada i chętnie wypijemy, o bo dzisiaj na śniadanie super by było, idealnie pasuje na przykład do tostów kakao. To tego już będzie za dużo, więc ale tak, kawa jest dozwolona mamie karmiącej, więc wiele kobiet sobie myśli, to jest hura. Tak, więc jutro mogę się napić i poczuć się w miarę normalnie. W miarę na chodzie, tak. Ania jeszcze pytała o tą herbatkę koperkową. Jak to jest? Czy właśnie, czy herbatka koperkowa przeciwdziała kolkom dzieci, czy jednak to jest już jakiś taki mit, który nie powinien funkcjonować? Ani, bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo ważne i bardzo super pytanie na tą chwilę. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj się odchodzi w ogóle od herbatek koperkowych i w ogóle od kopru i od wszelkich herbatek właśnie takich a la koperkowych, też również dla mam karmiących. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że w koprze jest dosyć dużo tych substancji działających kancerogennie, czyli rakotwórczo, więc absolutnie dzisiaj z herbatek koperkowych rezygnujemy i mówimy nie. Więc żeby się nie dać w cudzysłowie wkręcać starym szkołom, bo myślę, że jeszcze nie jedna babcia, ciocia nam powie, że no idealna na kolki, na bóle brzuszka dla dziecka to jest właśnie herbatka koperkowej na poniekąd na rozkręcenie laktacji. Nie, tego nie chcemy. A propos rozkręcenia laktacji, no to też, żeby tutaj nie opijać się nie wiadomo w jakiej ilości piwem bezalkoholowym, no bo przecież wszyscy mówią, że piwo bezalkoholowe, bo zawiera słód jęczmienny, no to świetnie działa na pobudzenie laktacji. Słód jęczmienny tak, ale konkretny szczep, no który jednak w piwie bezalkoholowym no go nie ma. No ten słód jęczmienny, o którym mowa jest w specjalnych preparatach i dzisiaj w sumie na rynku chyba ma jeden, to na początku o nim w sumie wspomniałam, a tutaj jeżeli chodzi o ten słód jęczmienny zawarty w piwach bezalkoholowych, no to mamy to trochę taka ukryta nazwa cukru, czyli tutaj dokładamy sobie tego cukru, ale pod niezbyt fajną postacią. Pani Beata jeszcze raz pyta, czyli z herbatek dla karmiących matek też powinnam zrezygnować? Tam też jest koperek. Teoretycznie tak, Pani Beato. No niestety, jakby jeżeli chodzi o ten koper, pytanie też... które to miejsce w składzie zajmuje, aczkolwiek dzisiaj się mówi, że dla bezpieczeństwa to jednak powinniśmy z tego kopru rezygnować, ale jednak głównie te badania tyczą się bezpośredniego podawania herbatek koperkowych niemowlakowi. Więc tutaj to się kładzie nacisk, więc przede wszystkim dziecku nie powinniśmy podawać tego kopru. Jeżeli w małej ilości mama w tej herbatce sobie dostarczy, to jeszcze to nie jest złe. Natomiast mówimy głównie o tym, aby unikać na pewno herbatki koperkowej podawanej niemowlakowi. No dobrze, no to już tak na koniec, bo zaraz już jest za 10:08. Wróćmy do tego, do czego tutaj jakoś obiecałam wrócić, czyli do jakichś mitów, bo myślę, że tutaj jest kolejna rzecz, którą już jakoś obaliłaś, czyli ta herbatka koperkowa. Nawet może nie tyle mitów, co po prostu takich rad właśnie babci, cioć i że tak powiem z poprzednich pokoleń. Czy jest jeszcze coś takiego, co kiedyś było uważane za pomocne, a no teraz jednak już nie? No nie wiem, może ty się spotkałaś w gabinecie z jakimiś takimi sytuacjami, gdzie otwierałaś sama ze zdumienia oczy. Jak to wygląda?
No ja na pewno z tymi truskawkami, że to pozatyka. Tutaj te cząsteczki błonnika, więc naprawdę śmiałam się, jak może to, to, to wyglądać. No bo warka jest też często takim, powiedzmy, napojem, który jest polecany kobietom karmiącym, że może pomóc. I tutaj nie ma teoretycznie takich żadnych badań naukowych, które by to potwierdzały. To jest właśnie raczej takie zalecenie, powiedzmy, z pokolenia na pokolenie, które o tym mówi. No jeżeli u niektórych kobiet działa, super, znaczy ja uważam, że tutaj jakby okej, nie muszą z tego rezygnować, natomiast patrząc z punktu widzenia naukowego, to teoretycznie tego potwierdzenia nie ma. Mhm. Jeszcze z takich mitów, które też poniekąd krążą, to trochę jest też tak a propos karmienia piersią, że często mówi się, że jeżeli dziecko skończyło rok i kobieta dalej karmi, to się mówi, ale w ogóle po co ty karmisz to dziecko, skoro tam leci już głównie woda i to jest mleko bezwartościowe, a to nieprawda. Jakby tutaj zdecydowanie kobieta, która karmi dziecko, które ma więcej niż rok, zdecydowanie to mleko dostosowuje się też do wieku dziecka i nawet okazuje się, że takie mleko powyżej roku paradoksalnie znowu będzie miało więcej tych ciał odpornościowych. Dlaczego? No bo najczęściej wtedy niejednokrotnie choćby te dzieci już idą do żłoba, tak, albo do jakiegoś klubu malucha, że stykają się z większą ilością różnych wirusów, bakterii, więc ten ich organizm jest bardziej narażony też na wszelkiego rodzaju infekcje. Okazuje się, że wtedy tutaj mleko mamy jest swego rodzaju takim lekiem, który walkę z tymi wirusami wspomaga. No oczywiście wtedy to mleko, no nie oszukujmy się, no nie będzie głównym pokarmem dziecka, no bo fakt, takie dziecko roczne bądź też starsze, ono już praktycznie może jeść wszystko to, co jedzą domownicy z rodzinnego stołu. Choć czasami może się nawet zdarzyć tak, zwłaszcza jak idą zęby i to pewnie potwierdzi nie jedna z mam, że czasami mamy wrażenie, że to nasze dziecko to się w sumie cofa z tym rozwojem, bo ma prawie rok i jadło już wiele rzeczy, a tu z powrotem chce być przy piersi momentami non-stop. I to jest normalne i tak się zdarza. Ja też pamiętam takie sytuacje i to naprawdę trzeba przetrwać, przeżyć i to mija, bo wtedy to dziecko potrzebuje bliskości, po prostu to bycie przy piersi jest dla niego swego rodzaju takim buforem bezpieczeństwa, że czuje się wtedy blisko, ono wtedy tak sobie popija to mleko, ale to nie oznacza, że to jest bezwartościowa woda, nie, też są tam substancje, które na pewno pomagają w rozwoju tego dziecka. No, Magdo, tematu na pewno nie wyczerpałyśmy, bo jest do powiedzenia zapewne dużo, dużo więcej. No i tak jak mówiłam na początku, dużo więcej na pewno będzie w książce, która już niedługo pojawi się właśnie na ten temat na rynku, którą tutaj poczyniła nasza dzisiejsza gościni Magdalena Czyrynda-Kolena, dietetyczka. Bardzo Ci Magdalena, dziękuję. Ja również. Drodzy widzowie, drogie widzki, jeżeli jeszcze pojawią się Wam jakieś pytania w tym temacie, to zostawiajcie oczywiście komentarze na Instagramie, na Facebooku, gdzie tylko dusza zapragnie. My będziemy je śledzić na bieżąco, także jeżeli jakiś temat Wam wpadnie, a chcielibyście, żebyśmy się w niego zgłębili, to jak najbardziej to zrobimy. Jeszcze raz Wam bardzo Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na kolejnym live'ie i mam nadzieję, że już tutaj z Magdą Wam zaplanujemy kolejny ciekawy temat i się niedługo zobaczymy. Dobranoc, kochani. Do zobaczenia.